Hejo ludzie i ludziska, z tej strony Recek i witam was w grze pod tytułem Pizza Delivery. No cóż, w tej grze, jak pewnie się spodziewacie, wejdziemy w rolę dostawcy pizzy. No i co? Pewnie spodziewacie się, że to będzie sielankowa produkcja, czyż nie? Że to będzie takie fajne, sympatyczne i w ogóle? Ale no, niestety, chyba jesteście w błędzie, drodzy ludzie i ludziska, gdyż no... Praca dostawcy pizzy wbrew pozorom nie jest taka łatwa i przyjemna. A ta gra zaraz wam to udowodni. A dowiecie się tego wszystkiego po naciśnięciu przycisku play. Także lecimy. Jest późno. Dotarłeś do ostatniego domu na liście dostaw. Dostarcz pizzę szybko i wróć do domu. Gra jest tylko dla osób powyżej 15 roku życia. Wyjdź z gry, jeśli boisz się ataku serca. Jeśli jesteś przerażony albo obrażony ciemnością. Jako grafiką i gościmi dźwiękami, nie graj w tę grę. Okej, ja do takich osób raczej nie należę. Także, no, zagramy w ten tytuł, jak najbardziej. Pizza Delivery. No, ostatnia dostawa tutaj. Już prawie koniec. Jeszcze trochę i przejdziemy się do domu. Wrócimy do naszego mieszkanka. Pizza! Pizza Hut! Kto tam? No właśnie, dostała pizzy. Jestem na górze, proszę wejść, będę za minutę. Na górze? Czy to ma być jakaś sugestia? Lepiej położyć pizzę na stole. Okej, jest i na stole pizza. Ale... to ja już sobie może pójdę? Albo nie, poczekam jeszcze na pieniądze. Wait! What the fuck? Czemu światło zgasło? Mam pieniądze. Mam telefon, mogę zobaczyć tutaj... Mogę zobaczyć za pomocą jego światła tutaj wszystko, cokolwiek. Ale gdzie jest opcja użycia tego telefonu? Jaki przycisk? Akluofobia? Akluofobik? Co to jest akluofobia? Co, że boisz się ciemności? Pani, muszę iść? Musisz iść? No, fajnie. Zablokowane. Zajmuje to mnóstwo czasu. Proszę pani. Weź świeczkę albo coś. Weź świeczkę. Wrócę, kiedy wróci zasilanie. Aha. What the fuck? Co to było? No ja też się zastanawiam, co to było. O, fajnie, w końcu wziąłeś teczkę. Świeczkę, w końcu się zreflektowałeś. Bardzo dobrze, a teraz... Nie wiem, poszukajmy może... Co wywołało to całe zamieszanie? Co tutaj sprawiło, że tutaj... Dzieją się te dziwne rzeczy? Dobra, jesteśmy na górze, okej. No i co? Mamy tutaj konika. Konik! Konik na biegunach! Plus jeszcze tutaj coś. Wait a second. Wait a fucking second. Czemu akurat ta figurka się tutaj... Tutaj aż tak bardzo się prezentuje? Czemu ona jest aż tak bardzo wyróżniona? Na tle innych tutaj zabawek? Czy to jest jakaś sugestia? Jakaś informacja? Jakiś sygnał? O! Jest i telefon. Nie ma tutaj jej tu... Ej, ten telefon jest w sumie nawet podobny do mojego. Ale niestety nie jestem w stanie tego zweryfikować w tej chwili, gdyż... Musiałbym odejść, zepsuć sobie klimat, etc., etc. Mam kasę za pizzę, okej. No to chyba idziemy, co nie? Dobra, tylko gdzie... A, tu jest zejście, okej. Dobra, chodźmy. Może jest na dole? No, nie sądzę. Nie sądzę, aby była na dole. Jak na górze nie było. Czy pani, jest pani tutaj? Telefon. Na górze powiadasz. Jest tu jakiś sprint albo coś? Nie, nie ma sprintu niestety. A kurde, to miała być ostatnia dostawa. A tutaj tymczasem się okazuje, że jakieś paranormalne gwiksy, śmiksy. Wiecie, tak trochę głupio odbierać czyjeś telefony. No ale skoro gra nas do tego zmusza. Mami,
What the fuck? Fuck się dzieje? Like a stretch place on pizza. What the fuck, o co tu chodzi? Co to za zło? Dobra, schodzimy na dół. Nie ma bata, nie ma wyjścia. Czemu tu jest pizza? Może wróciła? O fuck, nie podoba mi się to. Te odgłosy jeszcze. Shit! Dlaczego nie chcę tam wchodzić? What the fuck? Serious, nie podoba mi się to. Wyrąbiście mi się to nie podoba. Moje serce, nie mogę tego znieść. To wyjdź oknem! Tu, okienko! Muszę przestać się ruszać. Okej, okay. No to się nie ruszamy. Aha, okej. Okay. Nie ruszaj. Nie ruszaj się, albo umrzesz. Dopóki się twoje serce nie uspokoi. No dobrze, dobrze, poczekamy, spokojnie. Skoro musisz się ogarnąć, no... Ja rozumiem, że przeżyłeś coś teraz tutaj wstrząsającego. O, jest. No, 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 nie, 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 nie. Ej, nie schodź mi. Ej, koleś. Chłopie. Czy to jest koniec? Czy to był koszmar? Nie no, pewnie tak. Czy wciąż jestem w domu? Śpię w moim łóżku? Nie no, spokojnie, pewnie tak. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie, mój drogi kolego. Niestety, dalej jesteś dostawcą pizzy. I co najgorsze, dlaczego to mi się dzieje? Czy już? Muszę znaleźć klucze do głównego wejścia. Świeczka zgasła. Potrzebuję... Zapałek na górze, okej. Zapałki na górze, w porządku. No to idziemy. Zapałki na górze. Spokojnie, spokojnie, damy radę, ogarniemy to. Zapałki były tutaj, z tego co się orientuję. O! I piknie! Tylko gdzie są klucze? Klucze, 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 gdzie są klucze? To jest dopiero pytanie. A co ty tu, laleczko, robisz? Wiem, czego szukasz! Nie daj im się zniewolić. Ten, który słucha twoich kroków. Ten, który zniewoli moją rodzinę. Uwolnię cię. Podążaj za mną. Okej. Okay. Nie wiem, czemu ci nie... Mam, nie wiem, czemu mogę ci nie ufać, ale... Dobra. Mniejsza. Dobra. I gdzie ty mnie prowadzisz? No? Tu? O! Są klucze do głównych drzwi, okej, fajnie. What the fuck? Instynkt przetrwania. Instynkt przetrwania, amnezja. Jak się ta pizza tu dostała? Ej, what the fuck? Ej, nie no, on miał wolfaka. No, wolfaka miał. No, panie no. Podążaj za kawałkami pizzy. Nam 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 nam. Pizza, dobra rzecz. Co prawda przeżywam tutaj koszmar, ale... No pizza, no panie, no.
Na kawałek pizzy zawsze można się skusić. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Dobra, nie. Bo co za dużo, to i niezdrowo niestety. A szkoda, bo pizzę by się chciało jeść w nieskończoność. Ale niestety nie można, bo albo się zapchamy, albo zwymiotujemy, albo co gorsza jedno i drugie. Albo nawet dojdzie do tego nawet, no, roztrój żołądka i albo inne problemy problemy natury gastronomicznej. Pizza. Wszędzie pizza. A nie, aż naprawdę nabrałem ochoty na to, żeby zjeść sobie pizzę, żeby zamówić sobie, zjeść i żeby było fajnie, elegancko. What the fuck! The fuck was that? What the fuck? Co się... Teraz wszyscy możemy bawić się razem! What? Czyli ostatecznie skończyło się w taki sposób, że... jakby to wam powiedzieć? Że zostaliśmy wplątani w coś, jakieś dziwne coś, jakieś dziwne wiksy tutaj, które się tutaj podziały, że... ta mała dziewczynka tutaj, która no nam... no, która nam tutaj ponoć pomogła, ale tak naprawdę wplątała nas w pułapkę, którą jak naprawdę świetnie tutaj zorganizowała sobie. I to dlatego ten potwór się wyróżniał na tyle tutaj tych wszystkich zabawek. On tutaj był tutaj tym głównym elementem, który tutaj sprawił, że jakbym to miał powiedzieć, że właśnie ten jej misterny plan się powiódł. No, także no... nie no, w sumie to co mogę powiedzieć? Przynajmniej wiecie, jakie niebezpieczeństwa czekają na was, kiedy podejmujecie się do pracy jako dostawca pizzy. Także weźcie to pod uwagę. Miejcie to na uwadze. I jak będziecie wybierali zawód, no to... i będziecie rozważali tutaj propozycje właśnie, jeśli chodzi o pracę właśnie dostawcy pizzy, to zastanówcie się dwa razy. Bo jednak nie wiadomo, co możecie spotkać na swojej drodze. Jakie tutaj przygody was mogą spotkać, także... no cóż, myślę, że z takim morałem, z taką tutaj przestrogą mogę was zostawić już, także... no cóż, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To była gra Pizza Delivery, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!